Żółto-czerwoni w niedzielę zaczęli tygodniowe zgrupowanie w Warce. Jaki jest plan na te najbliższe dni spędzone tutaj? Mamy treningi przede wszystkim skupione na zajęciach taktycznych, ale też dwie jednostki mamy, gdzie musimy nad motoryką jeszcze popracować i nad tak zwaną mocą. I też mamy gry związane właśnie z tymi jednostkami, a pozostałe jednostki to już typowo taktyczne, typowo pod naszych pierwszych przeciwników. Wiemy, że gramy z Legią, już się gdzieś pod to możemy przygotowywać. No i też stałe fragmenty gry, bo to nie była nasza mocna strona w pierwszej lidze i tutaj już będziemy nad tym gdzieś tam dużo pracować. Jak trener ocenia początek tego zgrupowania tutaj i te warunki panujące w Warce? Nie mamy co narzekać i przede wszystkim musimy dawać sobie radę w każdych okolicznościach. Tutaj jedzenie, warunki bytowe są top. Wiadomo, że może nie ma takich upałów, które były w poprzednim tygodniu, no ale tutaj gdzieś boisko czasami może być twarde dla zawodników, ale to musimy umiejętnie gdzieś nad tym popracować i pewne akcenty gdzieś tam zmienić i tak też to robimy. Musimy ten czas maksymalnie tu wykorzystać, nie tylko na zajęcia też na boisku, ale też poza boiskiem, żeby drużyna lepiej się poznała, żebyśmy mogli też porozmawiać sobie o pewnych rzeczach. Mam nadzieję, że tu też wybierzemy mądrych ludzi do rady drużyny i też pod znakiem zapytania jest też wieczór, w którym nowi zawodnicy i sztabu i zawodnicy, członkowie sztabu i zawodnicy będą mieli chrzest, chyba że to przełożymy na późniejszy termin, ale też takie coś mamy w głowie i daliśmy to do przemyślenia zawodnikom. Wiadomo, że to jest dla nich gdzieś tam w dużej mierze i też to jest w planach, ale na początku jest praca, a tutaj to zgrupowanie kończymy meczami kontrolnymi z bardzo wymagającym przeciwnikiem i tutaj też będziemy mieli obraz tydzień przed ligą, jak wyglądamy. No właśnie, co do tych dwóch meczów kontrolnych w piątek z Wisłą Płock, rywal będzie wymagający. Czy możemy się już spodziewać, że to będzie testowanie już takiej optymalnej jedenastki na nowy sezon? Będziemy się przymierzać, żeby jedna jedenastka była taka, no optymalna to za duże słowo. U nas jest rywalizacja i naprawdę ten problem, kogo wystawić, jest i jeszcze większy jest w porównaniu z pierwszej ligi, bo kilku chłopaków doszło do nas i rywalizują z pozostałymi o to, żeby reprezentować koronę na boisku. I często tak bywa, że ten skład tydzień przed ligą nie jest tym właśnie ligowym, bo zawsze są jakieś zmiany, prawda, oby kontuzje nas omijały, bo przecież po mnie ostatniego okresu przygotowawczego i doświadczeń tych spotkań, to dwóch ludzi właśnie straciliśmy poprzez kontuzję w ostatnim meczu sparingowym przed pierwszoligowymi rozgrywkami. Tutaj mam nadzieję, że to będzie inaczej i forma sportowa będzie decydowała o jakichś zmianach, jeśli te zmiany będą, ale ze swojego doświadczenia wiem, że jeszcze tak się nigdy nie złożyło, żeby ten skład tydzień przed ligą utrzymał się do meczu ligowego, bo zawsze coś tam się zdarzy, zawsze ktoś może pokazać się z lepszej strony, też pewne rzeczy, jeśli chodzi o taktykę, też się mogą zmienić, a wszystko dopasowujemy pod to, żeby osiągnąć korzystny wynik i tych czynników jest dużo, które mogą spowodować właśnie zmianę w personaliach. Minęło też już trochę czasu, od kiedy do korony dołączyli nowi zawodnicy. Jak trener oceni ich pracę? To są bardzo ambitni zawodnicy, którzy też chcą się pokazać w Ekstraklasie, przypomnieć może. Świączka i Balicz byli w poprzednim sezonie. Trojak Idea, Trojak bardzo dawno temu, kiedy młodym zawodnikiem był w Ruchu Chorzów, a Deja też ostatnio na pierwszoligowych boiskach gdzieś biegał i tutaj będą chcieli się pokazać, bo takie było ich tam zamiar, żeby tu przyjść właśnie i pomóc nam i sobie przede wszystkim na boiskach ekstraklasowych. No i młody Schulz, który szans nie dostawał nawet w drugiej drużynie, tu z nami pracuje, jest to zawodnik z dużym potencjałem i też gdzieś tam łapie końcówki w tych meczach kontrolnych. No i zobaczymy, no. Wszystko jest w kwestii zawodników, jak będą się dobrze prezentować, i pokazywać to w treningach czy w meczu kontrolnym, no to ich szanse na grę są bardzo duże.